Hej kochani, tak jak to było wcześniej, tak i teraz dostajemy roadmapę na jesień i zimę. Dlatego porozmawiamy teraz, co nas czeka w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszam. 4 października jest datą balansu klas, o którym od jakiegoś czasu dosyć głośno. Twórcy widzą pewne problemy związane z balansem gry i to też chcą naprawić. Jak będzie realnie, musimy troszkę odczekać i sprawdzić na własnej skórze. Od 14 do 21 października jest to 6 beta WVW. Co ciekawe, podczas bety będziecie mogli wybrać jedną z nowych ekskluzywnych dla WVW skórek broni War Machine. Do tego powróci wydarzenie Call of War, dający wiele boostów, w tym do expa. Więc jeżeli lubicie ten tryb gry, uważam, że to będzie jedna z lepszych okazji, żeby sobie troszkę konto podlewelować. 29 listopada to kolejny balans postaci i o ile 4 października był balansem do trybów PvP czy WVW, tak podczas listopada ma się zmienić balans dla wszystkich trybów w grze. Także miejcie na uwadze to, że wasze dobre postacie mogą być albo lepsze, albo trochę gorsze. Niemniej w opisie jest lista zmian, które mają zajść 4 października. Teraz coś dla fanów nowych legendarnych broni. W aktualizacji z 4 października pojawi się wariant broni Jormak, a warianty legendarnych skórek Primordusa w aktualizacji 29 listopada. Guild Wars 2 już 6 raz obchodzi Extra Life, wielką akcję charytatywną. Podczas tegorocznego 24-godzinnego streamu twórcy zaplanowali wiele ekscytujących wydarzeń w grze, jak i poza nią. Cała akcja zaczyna się już 4 listopada. No i teraz creme de la creme dla części z was, czyli festiwale. Wydarzenie Shadow of the Mad King powraca. Tegoroczne obchody Halloween dla Tyrii będą aktywne od 18 października do 8 listopada i będą dostępne dla wszystkich graczy na poziomie 10 i wyższym. Zostanie dodany nowy zestaw nagród, w tym zupełnie nowa broń, miniaturki i dekoracje Guild Halli. A po Halloween zima zbliża się dużymi krokami. Crown Pavilion w Divinity's Reach ponownie zostanie zasypany śniegiem od 13 grudnia do 3 stycznia. Zdobywajcie nowe skórki broni i miniaturki, walcząc z zabawkami z Infinirarium Tixa lub walcząc ze znajomymi w Snowball Mayhem. I teraz bardzo ciekawa nowina w dość niepozornej wiadomości. 5 i ostatni odcinek 1 sezonu Living World Battle for Lion's Arch powróci do Guild Warsa 8 listopada. Będzie to stały content w grze, bezpłatny dla wszystkich graczy. Wraz z premierą Battle for Lion's Arch dodana do gry zostanie nowa strike misja Old Lion's Court. Dla graczy szukających większego wyzwania wersja CM zostanie wydana z aktualizacją 29 listopada. Więc teraz na ekranie widzicie podsumowanie tego, co opowiedziałem, a ja rzucę kilka słów od siebie. Trochę smuci mnie fakt kolejnego roku festiwali bez prawdopodobnie nowego kontentu i z jednej strony mimo upływu lat dalej świetnie się gra podczas Halloween czy Winter's Day'a, tak wydaje mi się, że przydałby się jakiś nowy powiew świeżości. Dla nowych graczy nie będzie to tak bardzo odczuwalne, bowiem jest to dla nich cały czas nowa sprawa, tak dla weteranów trochę średnio. Kolejna ciekawa rzecz to na pewno strike misja w Lion's Arch. Jestem naprawdę ciekawy, jak to zorganizują, czy będzie to bardziej walka ze Scarlet, czy może jakimś innym bossem. Cóż, mapa na pewno ciekawa, dająca sporo informacji, jak i wyczekiwanego kontentu. Jestem ciekawy, czy peleryna, która pojawia się na mapie, będzie do zdobycia, bo wygląda całkiem przyjemnie. Niemniej to już koniec filmu, zapraszam do dania lajka i zostawienia komentarza, na co wy najbardziej czekacie podczas tegorocznej mapy, oraz by zostawić suba, bowiem sporo osób ogląda mnie bez subskrypcji, was to nic nie kosztuje, a mi pozwala się rozwijać, jak i oczywiście motywuje. Mówi do was Sizu, cześć!